czasowo może, bo jakby teraz się wykręcę, to tak samo jak się teraz wyrabiam, no tak samo bym się wtedy wyrabiał, tylko tak po prostu raz za razem, raz za razem, raz za razem i nawet gdyby nam się coś zadziało, to jesteśmy w stanie sobie coś tutaj wydedukować, nawet nowe A, nowy B. No i tak to wygląda. No i tu było też uprawiane tym agregatem cały czas do groszku. Teraz groszek było 2,5 opryskiwacza, czyli gdzieś 50 metrów. To mi się wydaje, że to jeszcze tam jest do tego groszku. No jest to dylemat, bo tak, jak zostawię, to znowu potem ten. Ale plan jest taki, żeby zrobić, załóżmy, 4 przejazdy więcej. Tylko żeby, wiecie, mi zapasowało na ścieżkę, zostawić te 4 przejazdy więcej, bo później żeby nie podjeżdżać pod tą pszenicę, nie kombinować tam. To jest plan, zrobić właśnie takie 4 przejazdy więcej i wtedy już sobie wrócić. Może nawet za jakiś czas wrócić do tego. Na razie tutaj priorytetem jest cokolwiek posiać. Ciekawe, jak to wyszło na najcięższej działce na PEG, że tam na 100% te ciasto, to wyszło ta glina, to myślę, że wydaje mi się, że tam trzeba było czymś przejechać, ale to znowu napadało. No i robimy też zagęszczenie ziemi, no bo to tam będzie tłuściutkie, będzie gdzieś tam w jakiś sposób siadała, jak nawet talerzówkę zapnę do kubusia, no to to będzie siadać. I wydaje mi się, że trzeba będzie zaryzykować na razówkę. Puścił. No tutaj mamy też rzepak, zobaczcie jak go tutaj zmordowało po prostu. Nie wygląda to optymistycznie. Mi się wydaje, że tam szyca i też się wzięła za pszenicę. Takie jest moje. Jakby wizualnie, że taka żółta się gdzieś zrobiła. No niemożliwe, że ziemia zagęszczona za bardzo, ani nic, bo ani tu woda nigdzie nie stała, a widziałem, że już są po prostu białe. Białe, takie żółte, uszkodzone. Tylko pytanie właśnie, czy tutaj, na tym dole, gdzie jest tak, kurde, ciężko, mogło się tak stać, że ta woda sierpniowa, która tu padało, ten 100 litrów 3 dni, że ona tu gdzieś zjechała w ten punkt. Tak by to wyglądało. No, Kubuś tu sapie jak ja. O, nie, trzeba się zblokować, żeby chociaż jeszcze nie tracić prędkości. Tak, to mi się wydaje, że całkiem nieźle. Ewidentnie, żeby to ładnie wyglądało, było lepiej pomieszane, no brakuje tu prędkości, tak? Już z górki te 9 to inaczej miesza, jak pod górkę te 7,5, tak? O, 8,1, 7,7, 7,6. No to mamy, kurde, 1,5 km na godzinę w plecy, a to już jest dużo. O, żyd się zapalił. Jeszcze nie tankuję, przecież mówię, tu przeliczyłem sobie, mówię, po 10 litrów. Tu mówię, było zrobione 1,30 hektara, to mi zostanie 6 hektarów, mówię, to a wypalę 60, to ła. Wrócę, to będę się tankował. Aha. No, to prawie że piątka zrobiona. No to jeszcze 2 hektary, no to tak by niewiele już mi zostało tego po długości. No w baku jeszcze jest paliwo, no to 2 hektary by mi wystarczyło. Bo rezerwa zapala się wcześniej, a jeżeli zapaliła się gdzieś, jak patrzę, tam gdzieś nawet te plus 10% doliczę, to będzie 120 litrów, czyli rzekomo te 70 jeszcze mam w zbiorniku. Śmiał się tutaj, który pracował w serwisie wcześniej w Kubocie, mówi: ty się cieszysz, że ci się zapala wcześniej, a nie później, bo teraz mi to na gwarancji wymieniali, ale to dalej źle wskazuje.
Mówi, bo była taka historia, że rolnikowi zapaliła się rezerwa, mówi, ale tak, mówi, kubota mało pali, rzeczywiście, mówi, do rezerwa i tam mówi, jeździł w polu, mówi, no, a nagle, mówi, zapaliła się rezerwa, pojeździł chwilę, a to pfia, ciągnik zgasł. Mówi, co się stało? Szuka. No. Odkręca korek, a tam nie ma. A tam nie ma paliwka. Także tu po naprawie gwarancyjnej oszukuje w drugą stronę. Pokazuje, że nie ma, a jeszcze jest. No to z dwojga złego już lepiej tak. No i tu, gdzie brakuje prędkości, gdzieś jakieś takie kubki. Ale to jednak potalerzowane miało tutaj sens, bo to było w miarę szybko. Na D1 dużo tego paliwa nie wyszło na te talerzowanie, a już widzę, że jest duża różnica względem tamtej strony. No te liście też już ten deszcz troszkę przyklepał, one tak nie fruwają tak jak wtedy. Teraz są właśnie trochę z ziemią zmieszane, to też inaczej. No dobra, tu się rozłączymy już z butami, przejdziemy na tryb manualny. Przejdziemy na tryb manualny. A tu i tak jak pod tą górę, to trzeba będzie piątką polową się ciągnąć albo szóstką. Mimo że tu jest bardzo lekka ziemia, szósta klasa. O, tu będzie no till. O, i tu gdzieś taki odcinek gorzej potalerzowany, no. Przydałoby się chyba jeszcze wtedy tą głębiej talerzówkę puścić na 7 cm, a myślę, no nie puszczam dalej, bo potem mówię, przyjadę i będzie to wszystko za luźne. Mówię, puszczę płycę i też będzie dobrze. No i tak i nie, no. I tak i nie. Mówię, no było tak bardzo twardo na tym wierzchu, że ta talerzówka tak nie chciała za bardzo też. Mimo dobre były warunki, ale tak jakoś niezbyt mi to szło. Taki byłem trochę zdenerwowany, bo już tak tym łącznikiem kombinowałem. Tak. Cały czas mnie gdzieś ciągała, tylko że no mówię, no było twardo. I jakby sobie ona szukała w pewien sposób torów, nawet widać, o tam tak jechałem ładnie po skosie. Wiele kolb na polu nie widać, bardzo mnie to cieszy. Może zacznijmy od tego. Tu gdzieś zdarzy się jakaś, bo tu bardzo krótko ta kukurydza na tych górkach była popalona i no i niekiedy to właśnie w tym gdzieś miejscu były też te odrosty i no nie dało się wykosić, to została po prostu przemulczowana. Powiem wam tak, tutaj był problem z tym starcem, ale tak sobie myślę, no kurde, no już muszę wrócić z tym rzepakiem, no bo tak naprawdę nie mam gdzie, tu się już powtarza kukurydza, a można byłoby chyba nie powtórzyć kukurydzy i wtedy byłoby cały kawałek na rzepak, załóżmy, ale tam byłoby wtedy 3-letnia przerwa, trafiłby na czwarty sezon, dlatego tam rzepak no nie wpadał też tak często, no na co 4 lata. No ale tam jeszcze bym chciał powyprawiać te perze, nie perze. Dlatego tutaj już tego perzu nie ma i dlatego tutaj już będzie łatwiejsze zadanie, jeśli chodzi o tylko, że będą samosiewy robione na przykład. Ja wiem, że już gadam o rzepaku, jeszcze przy nic nie posiałem, ale tak mówię, że trzeba by tu zaryzykować i zobaczyć, ten starzec już jest na tyle wyeliminowany. No bo jak nie, no to będzie go mnóstwo. On najwięcej był na tej górce. No jeszcze w kukurydzy powyłaził. No myślę, że wydaje, że doglebowo go w pszenicy jeszcze zaryzykuje. Jak ją posieje, to zaraz przypinam opryskiwacz i lecę z opryskiem. Nie będę tego zostawiał, jak ona wyjdzie. Po prostu pojadę na tak zwane ciemno, nie?
Nie wiem, czy to będzie w tym tygodniu jakoś, no. Mam nadzieję, że to się nie sprawdzi, nie? Tak do czwartku potrzebuję pogody i jestem obrobiony. Jak do czwartku, kurde, się ta pogoda nie utrzyma, no to znowu będę miał bryndzę, nie? Bo tu oprys, no to duże pole, to tam nie ma problemu, nie? Tam 7 hektarów, 3, to mamy tam 10, to jeden opryskiwacz, tam koło domu parę litrów i mamy temat załatwiony, jeśli chodzi o pszenicę. Także tam oprys te, załóżmy, 2 godziny, tylko mi tu bardziej chodzi o zasianie, to nie będzie 2 godziny. Tu nawet jak jeżdżąc na C2, bo raczej C3, może nie będzie tak źle, może C3 by poszło, ale prędzej mi to wygląda na jakąś C2. No żeby też jakieś dołki, ewentualnie te liście porozrzucało troszkę. No tutaj też to mulczowanie już było po tych opadach deszczu. To było tylko zaczęte jakby od tamtej strony, na tych podwójnych nożach, a później już było robione na pojedynczych, ale tych rozczłapanych niestety. No i te wszystkie, które tu widzicie, mijaki, to po prostu już te noże były za szeroko siebie, o pokażę tak. Załóżmy tak, i po środku była ta dziura. I skurczysyn tak trafiał idealnie, że po prostu na nóż po środku, byście nie uwierzyli, na nóż po środku, badyl. No i częściowo, no też jest krzywo, delikatnie, no to też wszystkiego nie wzięło. No i znowu lecimy na blokadzie. Ale musi być naprawdę bardzo duży opór. Ale tak się też zastanawiam, tak sobie jechałem i myślę tak. No przecież jak tutaj tak darłem, to co tutaj się stało? Co by się tutaj stało? No i tak myślę też, czy to nie jest już po prostu, że tutaj jak miały szpic z początku, tak, szły lżej, a teraz już są okrągłe te końcówki, o, okrągłe, półokrągłe, i ona już nie idzie dzióbkiem głębiej, tylko już idzie całą szerokością. I to też mi się wydaje, że dostawa większy opór, ale żeby to potwierdzić, po prostu trzeba by mieć teraz nowe dłuta, założyć, przyjechać tutaj i wtedy sobie porównać. Ustawić tą samą głębokość i wtedy zobaczyć, czy to rzeczywiście jest wina dłut, że są już półokrągłe i w tej ziemi po prostu stawiają większy opór, czy po prostu tak, opady deszczu, no i uprawa wpłynęła na zagęszczenie ziemi. Czyli to wszystko byłoby do sprawdzenia tylko kiedy. Jak to trzeba napierniczać i już nie patrzeć na nic, co to będzie. No dobrze, że wtedy udało mi się opryskać, bo no musiałbym ten oprys wykonać na przykład dzisiaj, tak? No i dzisiaj tam ma już ryć, bo to ja bym musiał znowu zalatać z opryskiwaczem. No i właśnie zdarzają się takie gdzieś te liście, to było optymalnie, byłoby przejść kawałek dalej niż 3 metry szerokości, bo ta aby łapa, gdzieś tam się zdarzą te liście, to ta łapa po prostu jak już ten, tam nie ma takiego, wiecie, mieszania, bo już jest ta 10 cm załóżmy przerwy, tak? Albo idzie łapa koło łapy i ona nie ma tyle ziemi i ta ziemia tam się troszkę tak puszy. No i jak te liście się właśnie zdarzą, no to potrafi wypchnąć na bok. No co ty, Kubusiu? Osłabłeś? Patrzę na tą temperaturę. Nie, no ta zawsze tak jak była. 1, 2, 3, 4, 5 na 6 kresce. Na 6 kresce. Nie wiem dlaczego w tym danych momentach tutaj tak ciężko idzie. Nie mam pojęcia. 30 razy niby jestem od tamtej. Minus 29 od tamtej ścieżki.
Właśnie bym przejechał 30 razy. A, to jest minus 29 od pierwszej, którą wjechałem. Muszę jeszcze się dopytać, jak mamy rekord zapisany, czy można go po prostu władować, tak? Już tu próbowałem, no nie dało się, utworzyłem ten nowy rekord, bo ostatnio talerzowałem, dałem nowy rekord. No chciałem wejść tamtym, co już tutaj robiłem, ale mnie się nie udało. 2-4 hektara na godzinę aktualnie. Prawie 4 hektary zrobione. Nie jest źle. No i tu może już by jeździł siódemką, ale no to tak potem pod tą górkę szóstką. No nie wiem, czy też nie byłoby dobrze zobaczyć właśnie, żeby jaki tu mamy power używa. 70%, patrzę, maksymalne 70%, no gdzieś tak około 70-80%. No to podejrzewam, że na 7 będzie bliżej 100. Na bagon tu miejscami ma 80%, to na 7 będziemy około 100. Dobra, no to ten rok przeźbimy na jedynce. Trudno, jest jak jest. No, tam gdzie nie ma jakiegoś poślizgu większego, no to 9 na godzinę bym się poruszał, ale no nie te opony, nie ta waga, nie? No tutaj tak. Może waga to jeszcze tam by jakoś w miarę tu uszła, ale no nie ta szerokość opon, nie? Jakby tak 480, załóżmy i 600, no to byłoby to dużo na pewno lepiej. A 650 i 540 to już w ogóle byłoby kozacko, bo on by drapał, nie? Bo to już nawet tą masę jak nie ma za dużej, ale po prostu na pewno byłby no, lepszy uciąg, tak? No jak miałby no, sporo szersze, 12 cm, to mamy 24 cm szersze opony z przodu, tak? No i z tyłu mamy to samo. No to jest dużo. No ale nic, Kubuś to jest ciągnik wielozadaniowy. No i znowu te 540, 650 do opryskiwacza. No tak, teraz pszenicę to ok, ale znowu tak by miał jechać do rzepaku i skoczyć te chimy.